Jeśli obsługa klienta nie kontaktuje się natychmiast ze swoimi konsumentami, to firma traci 90% klientów. Takie liczby wynikają z raportu HubSpot, ponieważ jako pierwsze, najważniejsze w obsłudze klienta, klienci w handlu internetowym oceniają właśnie natychmiastową informację zwrotną na temat sprawy, z którą się kontaktują. Właśnie ze względu na ten aspekt, rok do roku, w 2023, rynek voicebotów, czyli asystentów głosowych, wzrósł aż o 64%. To wynika z raportu Statistica. Dzięki takim trendom cały rynek internetowy rośnie w zakresie tej automatyzacji, ponieważ cały e-commerce oczywiście rośnie w liczbę zamówień, a przez to mamy więcej, firmy mają więcej zgłoszeń. Dzięki temu musimy to automatyzować, żeby nasze biznesy rosły. W jednym z wdrożeń trzykrotnie zwiększyliśmy pozyskiwaną informację zwrotną z badań satysfakcji klientów właśnie za pomocą wdrożenia takich narzędzi jak VoiceBot. Ponieważ VoiceBot jest w stanie skontaktować się natychmiast po złożeniu zakupu przez klienta, a oczywiście obsługa klienta ma z tym problem, ponieważ ma ograniczone zasoby. Dzięki takim automatyzacjom i sztucznej inteligencji, która coraz bardziej zyskuje na popularności, wszystkie e-commerce mogą zwiększać swoją skalę, mogą rosnąć w siłę i mogą się przede wszystkim skalować. A większość biznesów właśnie buduje się po to, aby się skalowały bez zwiększenia zatrudnienia, tylko z nowoczesnymi narzędziami. Więc taki trend jak sztuczna inteligencja i automatyzacja jak najbardziej temu pomaga.